A masz jakieś swoje ulubione te frazeologizmy neo, które Violetta tworzy? Bo ja mam swoją listę przebojów, ale jestem ciekaw, czy ty masz. Przyznam ci szczerze, że naprawdę te teksty są na tyle zawiłe i tak dziwnie skonstruowane, za co ci dziękuję serdecznie, koleżanko, najdroższa, że ucząc się ich od razu wyrzucam je z głowy, ale rzeczywiście jest parę takich, które zostały w mojej pamięci. Na przykład? Jak Kuba Bogu, tak był Kubańczykom i vis-a-vis. Siedzę sobie tak cichutko jakimiś podmiotło. Pić żelazo, póki gorące. Pić żelazo, póki gorące. Pić żelazo, póki gorące? Tak. Kurwa, to jakiś alkoholik musiał powiedzieć. Niewykluczone. To nawet krwawa Mary wysiada. Jakie jeszcze? Czekaj, no rzeczywiście jest trochę tego... Japonki na oczach. Tak, że mam japonki na oczach. Albo ty masz japonki na oczach, albo ktokolwiek... Ale co to znaczy? W którą stronę to trzeba interpretować? Klapki na oczach. A, japonki i klapki! Brawo! Udało się! Kurde, mogłyśmy go wyciągnąć, żeby myślał. Dziękuję ci, Julio. Albo żeby podał poprawną wersję. Albo zadzwonił pół na pół, albo skorzystał z pomocy podpowiedzi. Ja mam swoje hity. Proszę. Jeden jest absolutnie o Soszy, jaką ja znam. Soszy. Mm. Jak się odmienia Soszy? No ja się deklinuję, absolutnie. Deklinujesz się? Tak. A jak często w tygodniu? Dobrze, Soszyna. Bez metki nie ma podnietki. To jest chyba... No? No, o tobie. To jest o tobie. To jest o tobie. To jest o tobie. Daję słowo honoru, to jest o tobie. To jest o tobie. Ja widziałem, ile ty masz ciuchów. Jak się wchodzi do twojej szafy, to metro przejeżdża. Kuźma. Bo jest echo, czyli może przejechać. Nic nie ma. Małgocha, nie widziałem cię dwa razy. Ty nawet jak wchodzisz i wychodzisz z kibla, jesteś inaczej ubrana. Hello. Małgocha. Małgocha. Tak, zauważyłaś. Zawsze świetnie. A te dzieci, nigdy nie była źle ubrana. A te dzieci nigdy. Za granicą robią tymi rączkami te prady i mówiąc szybciej, szybciej. Czy to dla parady? Czy socha to dla parady? Na ściance goła stoi. Kuba, a te twoje buciki, które po prostu kolekcjonujesz i dzieci biedne kleją? Ja nie noszę, ja mam. Ty masz. Ja mam. Nie noszę. Dają. To po prostu mam. Buty. Jak samochody są do mania. Do mania, a nie do noszenia. No powiedz, nie jesteś... No umówmy się, każdy ma swoją małą manię. Ale poczekaj, jak ja zobaczyłem ciebie na weselu, wiesz kogo, nie mogę powiedzieć, bo prosił dyrektor, żeby nie mówić. Było bogato. Wiesz, jak weszła Joanna Przetakiewicz, to jak kurwa mi tak leciał zera tu. Jak przed Rinkę, to do tyłu mi z kolei szło. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że mnie nie było. Żałuj, że cię nie było. Słuchaj, ja się poczułem jak dziad, jak weszła. Ja myślałem, że to ktoś Luwr wepchnął, to jak ja bym się poczuła. To socha weszła. You made my day. Dziękuję ci bardzo. Ale powiedz mi, gdzie te wszystkie rzeczy? Bo ja wiem, że masz dom, masz stodołę na ciuchy, ale... To gdzie je chowasz? Gdzie ty to... Stom, stodoła, nie, mało, mało. Ale poczekaj, Małgosia, jesteś bardzo towarzyską osobą i ciągle jesteś bardzo dobrze ubrana. Nie mów, że tego nie widzisz. Nie wiem, Kuba, to jest trochę na tej zasadzie, że każda kobieta ma jakieś słabości. To ale są... nie tyle. Kuba, nie rozliczajmy się ze swoich słabości. Czy ja zaglądam do twojego garażu? Nie, gdyż u mnie duża ochrona jest. I byle kogo nie wpuszczą, znaczy ciebie pewnie by wpuścili. Małgosia. No jak z Luwru się ubiorę. Małgosia, jak ja wypuszczam. I może dotknę. Jak ja wypuszczam powietrze z auta, to dolar spada. Dziewczyno, to są tak drogie samochody.